idziemy wspólnie w imprezę wtorkowej. Czyli teraz w stylu najmniejszy niepokój, bo tutaj już za nami, ale jest jego zabawa. Czasami trzeba też poddać się bez stołu. I mówię teraz do odpowiedzi z historii teraźniejszości. W końcu hit, to jest hit w tym szkole. I teraz jestem ciekawy, czy ktoś się zgłosił. 6 września 2022, godziny przedwieczorne, 19.43, wjazd na Karłowice od strony placu Kromera. Lampy się świecą. Jeszcze niedawno odpalali lampy o 20.00. Niestety, dzień coraz krótszy. To oczywiście Trips i Kubańczyk, ale właśnie w tą historii oryginał tego rytmu. A powiedz, jak się nazywa? Dziwne. O tej porze dość duży ruch. Brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. Yes, I'll suck it all up. Don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam. Być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec.
zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach, gdy myślę, jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt, nie. Mam podejście, że pójdę wszędzie, najlepiej na szczyt. Robienie zakupów w sklepie, kiedy nie do końca wiecie, ile wam zostało na koncie, a wydajecie dużo pieniędzy. To jest dopiero powód do skoku adrenaliny. Znam to uczucie. Jakie to uczucie? Okiego za chwilę, a to oczywiście adrenalina Michała Szczygła, jego nowy hit na naszej antenie przed godziną 20. To jest imprezka. Za chwilę wracam do was z kolejnymi fajnymi hitami. Adrenalina. Reklama. RTV Euro AGD mówi stop inflacji. Teraz tysiące wybranych produktów taniej o wysokość inflacji. Na przykład 50... No i wiemy, dlaczego tak się zakorkowało. Poczaskały się dwa samochody. Jest karetka, więc widocznie czaśnięcie było dość mocne. I zrobiło się masą. Regulatorzy jakoś dają radę, ale jazda kilka razy dłuższa. Tak wygląda wieczór 6 września 2022 na Karłowicach, godzina 19:55. Wypadek w okolicach ulicy Kasprowicza, Boja Żeleńskiego, Syrokomli. Służby na miejscu rozładowują sytuację. Dziękuję za uwagę.